Cześć, tu Mateusz z Afore Polska. Dzisiejszy odcinek to odpowiedź na pytanie, ile kosztuje mnie jazda elektrykiem. Zapraszamy. Jest wrzesień 2022 roku i połowa kraju drży w obawie o kryzys energetyczny nadchodzący, o rosnące ceny prądu, a my jedziemy samochodem elektrycznym i postaramy się odpowiedzieć na pytanie, które Państwo zadajecie, czy ma to jeszcze sens, czy będzie to miało sens po prognozowanych podwyżkach. Na wstępie chcę zaznaczyć, że kierując się elementarną uczciwością, że jeśli ktoś liczy, że w cudzysłowie załapie się na zamrożone ceny prądu, które obiecuje rząd przy zużyciu do 2000 kWh rocznym, to niech na samochód elektryczny się nie decyduje, bo na pewno się nie zmieści. Natomiast jeśli ktoś używać będzie samochodu elektrycznego w ten sposób hipotetyczny, o którym zaraz powiem, jeszcze długo będzie miało to sens. Na czym polega ta hipoteza? Dojeżdżamy do pracy 15-20 km w jedną stronę, a więc 40 km dziennie. 5 dni roboczych to jest około 150-200 km. Wyjazd w sobotę na zakupy, wyjazd w niedzielę za miasto, liczmy 300 km tygodniowo i dalsza część tej hipotezy, korzystamy z taryfy G11. Wymieniam dlatego, że korzysta z niej gro Polaków, aż 10 milionów według statystyk. Jest to taryfa ze stałą ceną prądu, która na dziś wynosi około 74 groszy brutto. Zaokrąglimy to do 80. Nie trzeba być Pitagorasem, żeby uświadomić sobie, że tygodniowy koszt ładowania tego samochodu to około 40-50 zł. Patrzymy teraz na naszą deskę rozdzielczą, żeby to Państwu unaocznić jeszcze bardziej. Nie wiem, czy to widać. Zużycie tego samochodu przez ostatnie, poprzednie 100 km to 17,3 kWh na 100 km. No niech ta kWh kosztuje 80 groszy, zaokrąglając w taryfie G11. No to jest 12-14 zł. Nie mam kalkulatora, jestem kiepski z matematyki, proszę wybaczyć. W każdym razie do 15 zł za 100 km. Gdybyśmy jeździli klasykiem absolutnym, takim jak na przykład ja posiadam i którym ja dojeżdżam do pracy, te 15 km właśnie, który pali 8 litrów na 100 km benzyny 95, no przejechanie tych 100 km kosztuje mnie 45 zł, więc nadal ten elektryk jest 3 razy tańszy. O ile zatem musiałby podrożeć prąd, żeby przestało to być opłacalne? No jest to pytanie retoryczne, sami sobie Państwo możecie odpowiedzieć. Zaznaczam raz jeszcze, że mówię tutaj o wykorzystaniu samochodu elektrycznego, w tym przypadku jest to Renault Zoe, jako o drugim samochodzie w domu. Z pewnością nie jest to samochód na trasy. Ładowanie na stacjach ładowania szybkich prądem stałym DC jest znacznie droższe, ale jeśli ktoś, tak jak ta osoba z mojej hipotezy, dojeżdża sobie do pracy, czy też mieszka pod Warszawą, pod Krakowem, ma możliwość ładowania tego samochodu każdego dnia w domu albo raz w tygodniu, nadal jest to świetny wybór i będzie pewnie jeszcze długo. Dzięki serdeczne, do następnego.